O man, nie tak chciałem. Dobra, teraz chyba ją rozwalił. Ale ja chyba jego też zrozwaliłem. Gdzie on zdech? Tutaj. O, ten miał tutaj po prostu mnóstwo ciekawostek. Ale wieżyczka znowu swoją rolę odegrała. Rolę. Kontener z zapasami. Alex Use Office. O! Możemy się dostać do biura. Chyba naszego brata, czy to my jesteśmy Alex? Już mi się myli. Ale jakbyśmy mieli tutaj do swojego biura windę, to by było super. No dobra. To jeszcze teraz przekalkulujmy. O Jezu, ile ich jest? Wow. Upsi. Chyba to nie była rzeczka. Okej, okay, ledwo przeżyłem ten atak. Ale przy okazji tej walki... Dobra, nie będziemy tracić tej. Nie będziemy tracić apteczek. Przy okazji tej walki chyba odkryłem jakieś tajne przejście. Chyba mi się nie szczaił, że ono tu było. Fajnie wiedzieć. Pogadajmy z tym gostkiem. Twój kombinezon jest uszkodzony. Pozwól, że go naprawię. Zrobione. Dobra, czyli teraz odwracając nasze kroki. Tutaj mamy mostek. Tam były te dwa tyfony. I tu w lewo byśmy sobie zeszli. Tutaj odkryliśmy takie tajne coś. I tutaj. I tutaj nie ma nic. O, tu ktoś leży. Pani Ele. O, i tutaj jeszcze ktoś jest. Zwierciadło. Dobra, wabik na tyfony. Kurczę, tutaj się opyla Katrin Yu. No widzicie, tutaj cała rodzinka Yu ławeczki sponsoruje. Looking Glass Relaxation Area. Dobra. Tutaj była ta babka. Sprawdźmy Relaxation Area. Gdzie to się idzie? Tu gdzieś. Oto? Mało relaxation tutaj chyba jest. O, tu coś mamy. Skramiacz gwiazd. No i chyba tyle. Bo tutaj mamy Deep Storage, czyli archiwum nasze, do którego tak zmierzamy. Porczywie. The Bridge, Crookwaters, Lobby, Gravity Utility Tunnel, dobra. Znacie te relaxation, to było tamto, ło? Straszna bieda. Ławeczka tylko jedna i tyle. No dobra, to w takim razie jeszcze zajrzyjmy w to lustro. Zwierciadło, wybór scen. W budowie. No entry. Tak, myślałem, że coś tu może być za nim. Jakieś szalone te pudła. Patrzcie, nie obudziły się te mimy, jak podeszliśmy. Jakiś przewał to był. Powinny się chyba obudzić, a tylko... O, patrzcie, tam można było jeszcze wejść. Czyli może... A jak tam się wchodzi od tamtej strony?
Normalnie Assassin's Creed. O! Przypadkiem znowu coś znalazłem. A, czyli tu się tam wchodziło. I jeszcze znaleźliśmy takiego gostka. Juliana Howarda. Wczorajsze próbki to dramatyczna porażka. Korzenie prawie się nie wytwarzały. Doktor Lin z psychotronicznego był jednak na tyle miły, że zapewnił mi próbkę materiału, który powinien zwielokrotnić skuteczność fitohormonów po zastosowaniu ich na dojrzałych już roślinach. Spodziewam się szybkiego wzrostu, większych plonów i ponadprzeciętnych korzystnych efektów. Miejmy nadzieję, że nie będzie smakować jak gówno. Muszę mieć tylko pozwolenie, by przesłać plan do fabrykatora. No dobra, gdzie ja teraz jestem znowu? Kurde, ja tutaj odkrywam normalnie wszystko, co tylko się da. To jest chyba ten office tego gościa, chyba może to, nie, no to raczej moje biuro to nie jest. Dobra, tutaj nie widzę nic. Tutaj chyba będzie trzeba naprawić to badziewie. No i fajnie. Dobry wieczór, Talosie. Przypominamy, że tożsamość odwiedzających Talosa gości jest ściśle tajna. No, jest jakaś karta. Kajuta J. DeMarks. Dziękuję bardzo. Jest jeszcze jakiś transcribe, którego nie mogę posłuchać. Nie. Zajrzyj do mojej kabiny. Weź z sejfu broń. Przesyłam ci szyf. Tak jest, pani kapitan. No i fajnie. Mamy sejfik kolejny. Gdzie ja jestem w ogóle? Kurde, bo czemu ja tu wlazłem? Znaczy ja wiem, czemu ja tu wlazłem, bo się dało zwyczajnie. Ja już tak mam. Jak się da gdzieś wliść, to ja tam wchodzę. Dobra, zapiszemy sobie grę. Chyba dojdziemy do tej kabiny naszego brata, czy tam naszej kabiny, już nie wiem, gubię się, bez otwierania tamtej windy poprzez hakowanie. To jest, podejrzewam, rozwiązanie dla tych osób, które hakowania nie rozwijały, czyli po prostu możecie tam wbić na hama, wdrapując się po skalę, tak jak zrobiłem to ja. Zobaczcie, o tędy byśmy pewnie sobie przyjechali, ale że nie odblokowaliśmy windy, to weszliśmy na hama. Alex Yu. No chyba ten brat jest, nie wiem już teraz. Ciekawe, czy on żyje w ogóle. Podejrzewam, że jak żyje, to na pewno nie siedzi w swojej kabinie. No nie ma tam nikogo. Jedyne co, to tam mogą być tylko jakieś podpuchy. President and CEO. Zobaczmy, co na dachu się na nas czai. Nie ma nic. O. Jakaś muzyczka lepsiejsza się zaczyna uruchamiać. Tam jakiś fajny teleskopik stał. No to co to? Jakieś klimy? Części? O, nie mam miejsca już. Nie za dobrze. Może będzie trzeba coś wywalić. No mam trochę tego badziewia, nie ukrywam. Dobra, wywalmy. Sortuj. Jak się to usuwa? O jest, upuść. Dobra. Zdecydowanie wolę sobie podnieść jakiś tam klucz, który później przerobię na materiały, niż jakieś takie pierdoły. Może jeszcze tutaj coś było? Nic, a na górze? Też już nic. A tutaj na górze? Też nic. No dobra, to jeszcze sprawdźmy ten teleskop.
Zbadaj. Dobra. Tyle, tyle. Zbadajmy teleskop. Wow. No dobra, napatrzyliśmy się, gdzie on jest skierowany. A, na tamtą planetę. Czy to jakiś księżyc, czy co to jest? Jakaś planeta, cholera wie. No dobra, chyba wbijamy tutaj. Zapiszemy sobie. Kiedy byliśmy dzieciakami, zdarzało ci się zakradać do mojego pokoju i włamywać się na mój komputer. Pamiętam jeszcze te uszkodzone zapisy z galaktycznych konkwistadorów. Kiedy się dowiedziałem, złamałem ci rękę. Żałuję tego. Ale wciąż nie lubię, gdy grzebiesz w moich rzeczach. Czyli pewnie jakaś tutaj będzie pułapka. Ale co to za gość jest? Kiedy się dowiedziałem, złamałem ci rękę. Kurde. Kiedy się dowiedziałem, to zabiłem ci matkę normalnie. Fragment antologii poezji z epoki Tang. Wspinaczka na bocianą wieżę. Super. Zbyt wiele to nam to nie mówi raczej. Co tu jeszcze możemy zrobić? Tu jest jeszcze jakaś księga. Tu jest jakiś neuromod, który oczywiście przechwytujemy. Tutaj sztuka jakaś. Dużo szafek, w których nic nie ma. Wyjście tylne. Tu jest coś zblokowane. Ja oczywiście jestem hipersiłacz. Pardon. Nie wiedziałem, że jestem aż taki hipersiłacz. Dobra. Jeszcze zajrzyjmy tutaj pod biurko. Neuronowy horyzont. Okej. Okay. Podejrzewam, że może tutaj z komputeru tego brata. Hakowanie 4. What? Czyli nawet nie wiedziałem, że jest takie hakowanie. Gdzie to hakowanie? Patrzcie, jest. Kurde. No to zdziwko. No to zdziwko. No dobra. Trudno. Nie przepieramy mu komputera. Bo potrzebne hakowanie na poziomie 4. Jakbym wiedział, to bym je rozwinął wcześniej. Ale się nie spodziewałem. Tu jakieś tajne przejście. Jakieś mechanizmy, nie wiadomo co. Jest też safe, który z kolei wymaga hakowania na poziomie 3. Więc to jest coś, z czym sobie myślę, że poradzę. Coś mało tutaj, liczyłem na coś więcej. Może w sejfie będzie jakaś informacja odnośnie tego komputera. Dobra, teraz skupienie. Z palcem w nosie normalnie. Celowanie, apartament Alexiu, transcribe, transmitter, neuromod. Wiesz, o czym mówię, albo wkrótce się dowiesz. No dobra,
Teraz już mi się przypomniało, że nasza postać ma na imię Morgan, a nasz brat ma na imię Alex. Czyli już się wszystko wyjaśniło. Niestety dalej nie mamy tego hasła, więc zostawimy sobie to na później. W sejfie były tylko dwa neuromody, więc łącznie mamy już 5. Brakuje nam jeszcze 3, żeby móc hakować na tak wysokim poziomie. Dobra. Oj, oj. Dobra, trudno. Złota spluwa, o. Jakieś kolejne zadanka nam podchodziły. Kurde, muszę znaleźć koniecznie, muszę to wszystko przerobić. Cele. Znajdź. Czego ja w ogóle mam ten cel tutaj? Nie wiem. Grant Lockwood został zwolniony, miał opuścić stację. Idź do archiwum. Kim jest December? Poszukaj w apartamencie karty Tolda Kapusuły. Kwatery załogi. Stwórz nawóz. O, a to ciekawe. Znajdź złotą spluwę kapitan Marks. O. Zaginiony inżynier. Znajdź Jen Farę. No dobra, no. Znajdziemy to wszystko. Projekt Black Box. W e-mailu ze stanowiska roboczego Lane było coś o zaginionym gaz wszędzie. Szajka przemytników z Talosa. Znajdź 6 rozrzuconych po Talosie skrytek i odzyskaj umieszczone w nich skradzione rzeczy. Znajdź przy ciele Bellamiego kartę dostępu. Zabezpieczenie przed kopiowaniem. Znajdź gabinet. No dobra, trochę tych questów jest. Ale myślę, że i tak się tutaj udamy wpierw do archiwum. Czyli tam. Sporo nam się tutaj teraz tych znaczników zrobiło. Może kiedyś je ogarnę. Tymczasem gdzieś tutaj bym sobie teraz zleciał na dół. Bo mamy tutaj gdzieś tam ten wodospad jeszcze do zwiedzenia. Oj! O, dobra, spoko może być. Ten mi raczej nie pomoże. O, tam coś było na górze. Woo! O, dzięki! Skromny donajcik za dobrą robotę na streamach. Bardzo, bardzo dziękuję, Samoj. Jesteś niezastąpionym widzem. Bardzo, bardzo dziękuję. Akurat praktycznie tutaj na samo zakończenie się uruchomiłeś, ale bardzo jestem wdzięczny. Dobra. Schodzimy sobie tutaj. Nie wiem, co to za miejsce. Trochę się cykam. No tak jakby się czuję, jakby mnie tu nie powinno być. Na pewno jest to jakiś fantom. Wiem, gdzie jestem, patrzcie. Jestem za tą ścianą, gdzie były te takie pływające niby rybki, nie? Czyli on pewnie jest po drugiej stronie tego zwierciadła. Ukończony. Dostępne nowe przystosowania psioniczne. Jak on to robi, że tak szybko przeskakuje? Widzieliście, najpierw był tutaj, później nagle tam, później znowu tutaj. Kurde, strasznie szybki jest ten fantom eteryczny, czy jak on się nazywa. Gdzie ja go zabiłem? Cholera jasna. O, wiadomość tutaj. Od szefowej ochrony, pani Elazar. By nie narażać prywatności naszych pracowników, z terminali ochrony mogą korzystać tylko upoważnione osoby.
Jeśli nie masz na sobie niebieskiego uniformu, zapewne nie masz upoważnienia. Dobra. Tego nie chciałem podnosić. Okej. Tak, tak jak tutaj widzimy, to jest po drugiej stronie tego wejścia, widzicie? Nie znaleziono wystarczającej ilości materiału. Tu się wychodziło do holu właśnie. Czemu ja nie wpadłem na to, żeby od razu tego rozwalić? Czujnik odległości zrezygnowany. Oj. Nie tak miało być. Tam oczywiście się też raczej nie da wejść. No dobra, to kontynuujmy naszą przygodę. Czy już wcześniej można było odkryć tą miejscówkę? Więc nie wiem, czemu się tak jarałem tym. Ale cóż. Jeszcze kolejne przejście. O kurde. A teraz gdzie jesteśmy? Wiem, gdzie jesteśmy. Patrzcie, to jest ten taki pokoik, widzicie? Tu się do niego wchodziło. I tutaj było ukryte przejście. No, ciekawostka. No, nie wpadłbym na to. Tego akurat bym nie znalazł. No to fajnie akurat, to mi się podoba. No to zobaczmy teraz, co byśmy tutaj odkryli, jakbyśmy to zrobili wcześniej. Na pewno fantoma eterycznego. I co jeszcze? Nic? Nul? Zero? Chyba zero. Tutaj coś jest. Haha, ja się przygotowałem na taką okoliczność, zobaczcie. Pakowałem w siłę i się opłaciło. Poszty. O, proszę bardzo. Pani Karin Buckley. Oszty. No co? Muszę móc to mieć. No właśnie, nie mamy na to miejsca już. Twoja strzelba, dobra. Jeszcze tu coś jest, zobaczmy. Kombi łatki. Te rzeczy, które już do tej pory mieliśmy przy sobie, to nam się zmieszczą, bo nam się po prostu zestakują. Najwyżej po prostu wywalę znowu cały złom z kieszeni. I weźmiemy sobie ten pistolet. Ale jak nie znajdziemy tej maszyny do kombinowania rzeczy, to będziemy straceni, bo ja już jestem tutaj totalnie zawalony. No dobra, jak to się robi? No co? A, bo nie ma koło siebie. O Jezu. Dobra, już? Już. No to teraz jesteśmy już na amen, że tak powiem. W związku z tym opuścimy to wszystko. Okej. I jakoś tutaj, nie wiem, trzeba tym zarządzić. To nie, to nie, to nie, to nie, to nie. O! Organy tyfona w ilości 75 bym wywalił. Dobry jestem agent. Dobra, reszta to jakieś pierdoły. Okej, chyba tyle. Jeszcze na górę pójdziemy. Mam nadzieję, że tu nie będzie już nic do podnoszenia. Bo zwyczajnie nie mam miejsca. O, ale wzmacniaczek zawsze się tutaj przyda. Coś jeszcze? Tyle. Tak, tyle.
No dobra, czyli podeszliśmy do tematu od totalnie innej strony. W sumie spoko. Tylko teraz czy da się tam wrócić na górę? Wykorzystując... O, masz. To samo przejście. Chciałbym. Ale chyba stracę za dużo czasu na to. Zdecydowanie szybciej po prostu sobie tutaj przybiegniemy. No i dobra. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę na konkretnie ogarnęliśmy sobie tą miejscówkę. Zauważcie, ile czasu ona nam zajęła. Praktycznie 1,5 godziny tutaj krążyliśmy, żeby sobie ogarnąć wszystko właściwie. No ale myślę, że mamy już temat tutaj załatwiony na cacy. Plus jeszcze może sobie tutaj... O, patrzcie. Zauważcie, szyb grawitacyjny Alexa też miał hakowanie na poziomie 4. Także i tak w sumie spoko, że odkryliśmy tą drugą ścieżkę, bo jakbym to zobaczył wcześniej, to bym stwierdził, że pewnie to jest na później i bym zrezygnował po prostu. Także tutaj mamy teraz nasze zejście do archiwum. Jeszcze zobaczę, ile mam tych neuromodów. 5. No dobra, trudno. Że ja sobie zapisuję, moi drodzy, i widzimy się na kolejnym streamie, bo to jest ten moment, kiedy już będę kończyć. Także wyłączamy grę, wychodzimy do pulpitu.